Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku. I dziś, jak widzicie po tytule, porozmawiamy sobie o prawidłowej pielęgnacji skóry wokół oczu, a dokładnie zaczniemy od demakijażu. Mimo tego, że w tej chwili prowadzę tutaj na moim kanale serię dotyczącą kwasów, pomyślałam sobie, że będę też przeplatać między tymi filmikami coś na temat pielęgnacji, takie właśnie filmiki na temat pielęgnacji skóry wokół oczu. Wiem, że część z Was bardzo czeka na tego typu serię, ale też pomyślałam sobie, że w sumie to będzie taka dobra odskocznia od tych kwasów, o których będę Wam tutaj opowiadać przez najbliższy czas. Będziemy sobie przeplatać właśnie troszkę te tematy. A pielęgnacja skóry wokół oczu to jest bardzo ważny temat. Jak wiecie, skóra wokół oczu jest cienka. Jest wyjątkowo cienka, cieńsza zdecydowanie niż na całej naszej twarzy i trzeba o nią w odpowiedni sposób dbać. Ja wiem, że w internecie, nawet tutaj na YouTubie znajdziecie różnego rodzaju teorie. Czy stosować kremy, czy ich nie stosować, po co, dlaczego, jak dbać o te okolice, o naszych oczu. Ja należę do tej grupy osób, które uważają, że należy dbać właśnie w odpowiedni sposób o skórę wokół oczu, między innymi odpowiednią pielęgnacją, zabiegami, ale również demakijażem. I przyznam się Wam szczerze, że ja na przestrzeni ostatnich wielu lat stosowałam różnego rodzaju metody, jeśli chodzi o oczyszczanie skóry wokół oczu, o demakijaż, ale też przedłużałam rzęsy różnymi metodami, bawiłam się w różnego rodzaju zabiegi, wykonywałam na przykład henne, jakieś laminowanie rzęs, przedłużałam rzęsy przy pomocy różnego rodzaju preparatów, jakichś stymulatorów porostu rzęs i tak dalej. Przyklejałam kępki, przyklejałam rzęsy na pasku i no nie zawsze dobrze się to dla mnie kończyło. Zacznijmy może od tego, że ja posiadam wrażliwą okolicę oczu i też nie mam zbyt jakoś wyjątkowo długich rzęs. A te wszystkie zabawy, zabiegi i tak dalej kończyły się zazwyczaj tym, że moje rzęsy częściej wypadały, że się łamały, że były krótsze, kombinowałam z nimi jak się da. I wiecie co? W ostatnich latach wypracowałam sobie różnego rodzaju metody dbania o okolice oczu, ale też właśnie o prawidłowy demakijaż, o rzęsy. I dziś mogę powiedzieć, że nie przedłużam moich rzęs przy pomocy stylizacji rzęs w salonie. Nie korzystam z żadnego rodzaju preparatów stymulujących porost rzęs, a mimo tego moje rzęsy są w bardzo dobrym stanie, fajnie rosną, mają swoją naturalną długość, nie wypadają zbyt często i też, co jest bardzo ważne, zaczęłam zwracać uwagę na składy różnych preparatów do oczyszczania oczu, do pielęgnacji oczu, jak również kremów pielęgnujących i dziś wiem, że między innymi podrażnienia, które pojawiały się w okolicy moich oczu, czy też na przykład łzawienie, było spowodowane nie tyle kosmetykami do makijażu, jak na przykład tusze do rzęs, kredki czy cienie, ale między innymi źle wykonywanym demakijażem, czy też kremami, które były zbyt silne i powodowały różne skutki uboczne. Dlatego też pomyślałam, że dzisiaj właśnie podzielę się z Wami takimi dwoma metodami, które ja stosuję w codziennej pielęgnacji, jeśli chodzi o demakijaż. Jedna to jest w ogóle mój absolutny hit i najlepiej się u mnie sprawdza, a druga to jest taka metoda, kiedy potrzebuję wykonać coś innego, albo na przykład nie mam danego produktu, mam jakiś inny, muszę sobie jakoś zastąpić ten produkt. Dziś również wiem, że jeśli chodzi o demakijaż oczu, to bardzo ważny jest czas, moi drodzy. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie każda z Was będzie miała czas na to, żeby poświęcić się wieczorem w łazience kilka minut na to, żeby zmyć odpowiednio oczy, ale pokażę Wam te właśnie moje metody, które nie zabiorą Wam nie wiadomo jak dużo czasu, a będą bardzo korzystne, jeśli chodzi o samą skórę w pielęgnacji okolicy oka, ale również właśnie o rzęsy. To też jest bardzo ważne. I myślę, że właśnie od tego zaczniemy. Zapraszam Was teraz do mojej łazienki. Specjalnie na ten dzisiejszy film wykonałam sobie taki mocniejszy makijaż oka. Zastosowałam cienie, zastosowałam kredkę i żebyście wiedziały, użyłam też dosyć dużo wodoodpornego
tuszu do rzęs i pokażę Wam właśnie, jak to wszystko wygląda. Oczywiście, tak jak wspomniałam, czas działa na naszą korzyść w tym przypadku, nie na niekorzyść, tylko na korzyść. I to, co jest bardzo ważne, to to, żeby w pielęgnacji, w demakijażu naszego oka, naszych oczu nie spieszyć się. To jest, słuchajcie, bardzo ważne. Nie spieszyć się, nie naciągać skóry, używać odpowiednie preparaty do tej okolicy. No i zaraz zobaczycie, jak pozbyć się właśnie makijażu. Okej, zabieramy się za robotę. Wybaczcie, że będę sobie patrzeć w podgląd, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj po tej stronie znajduje się lustro, więc chcę, żeby było też Wam wygodniej i żebyście dokładnie widzieli, o co chodzi. Jedno oko zmyjemy jedną metodą, drugie oko zmyjemy drugą metodą. Zaczynamy od mojej ulubionej z wykorzystaniem wacika. Ważne jest to, żeby to był wacik dobrej jakości, ewentualnie wacik wielorazowy, jak najbardziej delikatny do zmywania okolicy oczu. Jeśli widzicie, że płyn, bo który będziemy sobie tutaj nalewać na wacik, nie daje rady, to taka moja rada dla Was, zmoczyć wcześniej wacik. Ja stosuję płyn micelarny, natomiast Wy używacie oczywiście takiego płynu, taki płyn, który u Was sprawdza się najlepiej. Może to być płyn micelarny, płyn do zmywania okolicy oczu lub też płyn dwufazowy. I co robimy? Nalewamy na wacik oczywiście nasz preparat. Czekajcie. O, wygląda to tak. I teraz to, co mówiłam na samym początku, czyli czas, moi drodzy. Liczy się czas. Robimy wszystko pomału, nie śpieszymy się i delikatnie. Zaczynamy od zmycia brwi. Ok. I teraz przykładamy nasz wacik do oka. Tak, aby ta mokra część objęła całe oko, czyli powiekę górną dociskamy i teraz to, co jest bardzo ważne, dociskamy delikatnie tę mokrą część wacika do naszych rzęs. Zobaczcie, jak ja to robię. Dociskamy. Zależy nam na tym, żeby ten płyn, który wylaliśmy na wacik, rozpuścił kosmetyki makijażowe, czyli liner, kredkę, cienie, wszystko to, co mamy tutaj na powiece. No i oczywiście tusz do rzęs. Dociskamy. Gotowe? To teraz bardzo delikatnie przesuwamy wacik w dół. I zobaczcie. Tak to wygląda. Robimy to samo, tę samą stroną. Przykładamy, dociskamy. I ściągamy. Widzicie? I znowu. Ja Wam polecam tę czynność tak ze 3 razy zrobić. Myślę, że to powinno spokojnie wystarczyć. I delikatnie do dołu. Ok. Tak wygląda oko. Teraz składamy sobie wacik na pół i bardzo delikatnie doczyszczamy dolne rzęsy. Bardzo delikatnie. Gotowe. I jeszcze to nie jest koniec, no bo oczywiście nasze rzęsy nadal są brudne. Więc ja to robię tak. Składam w ten sposób wacik i bardzo delikatnie do góry czyszczę moje rzęsy. Jak zwróciliście uwagę, najpierw czyściłam je od góry, a teraz czyszczę je od dołu. Zobaczcie. Znowu składam wacik i
i tę czynność powtarzam. Zobaczcie, już jest czystszy. Składam wacik. Dół. Góra. I resztki z powieki. Bardzo delikatnie. Słuchajcie, zeszło wszystko. Wodoodporny tusz, liner, kreska, brwi, cienie, oko jest czyste, na rzęsach nie ma nic. Proste? Proste. To teraz zabieramy się za drugą część, czyli za to oko. I tutaj wykorzystam balsam. Akurat mój ulubiony balsam z Bandy właśnie z tej serii Anti-Irritate, czyli dla skóry wrażliwej, do wrażliwych oczu, bez żadnych związków zapachowych. I co robimy? Nabieramy odrobinę takiego balsamu. To jest oczywiście metoda już bezwacikowa. Mam tutaj odrobinę tego balsamu i teraz rozgrzewam go, słuchajcie, w dłoniach. To też jest bardzo ważne. Rozgrzewam go w dłoniach i najpierw brwi. Ok. I teraz nakładam balsam na powiekę. Bardzo delikatnie i na rzęsy. I masuję rzęsy, zobaczcie, w dół. Na zamkniętym oku. Robię to bardzo, bardzo delikatnie i znowu się nie spieszę. Chodzi o to, że balsam musi oczywiście rozpuścić tuż do rzęs, liner. No wiadomo, przy tej metodzie będziecie mieć wokół oka, no niestety, ten balsam, masełko, czy co tam będziecie używać. I zrobi wam się taki efekt pandy, ale to jest zupełnie normalne, efekt pandy. No. Będziecie mieć czarne oko koło. Delikatnie, cały czas, słuchajcie, na zamkniętym oku. Robimy to samo na rzęsach od wewnątrz. Od góry, od dołu. To już jest zdecydowanie dłuższa metoda. I troszeczkę więcej czasu musicie na to poświęcić. Ale bardzo ważne, moi drodzy, jest to, byście nie otwierali oka przy tej metodzie. Żeby nic nam się do oka nie dostało. O, widzicie? Jak to nam się wszystko pięknie rozpuszcza. Cały ten tusz, który jest wodoodporny, bardzo ładnie nam tutaj schodzi. No i okej. I teraz musimy przemyć oko. No cóż, trochę mam tutaj mokrą twarz, ale jeśli zauważycie, że coś niedokładnie się domyło, wystarczy zwilżyć taki właśnie patyczek i tutaj jeszcze delikatnie dopracować, usunąć. Widzicie? Gotowe. Co prawda, metoda z płynem micelarnym, czy z płynem do oczyszczania okolicy oczu i wacikiem jest zdecydowanie szybsza i może też być dla was wygodniejsza. Natomiast metoda przy użyciu balsamu czy takiego masełka jest metodą też dobrą, bo wszystko robicie bardzo delikatnie, oczyszczacie, ale nie każdy z was będzie lubił taki właśnie efekt tego zabrudzonego oka i tego, że później musicie delikatnie też pod wodą zmyć w
właśnie całe to masełko czy balsam. Ale słuchajcie, obie te metody sprawdzają się bardzo, bardzo dobrze, jeśli chodzi właśnie o demakijaż oka. Delikatne ruchy, pomału, nie spieszymy się, zamknięte oczy, ruchy do dołu, jak najmniej ciągnięcia, rozciągania skóry. W ogóle staramy się, żeby takich ruchów nie było w demakijażu. Czyli nie trzemy wacikiem w ten sposób. Absolutnie. Ani tak, ani tak. Nie. Rezygnujemy z tego. To ma być delikatny ruch do dołu i do góry. Do dołu i do góry. Pomału. I słuchajcie, gotowe. Naprawdę gotowe. I gwarantuję Wam, że rzęsy będą w dobrym stanie, skóra będzie w lepszym stanie, Wasze oczy też będą w dobrym stanie i taki demakijaż sprawdzi się naprawdę bardzo dobrze, a z czasem jak wyrobicie sobie nawyk właśnie takiego demakijażu, to zobaczycie, że tego czasu wcale nie będziecie musiały poświęcać aż tak dużo. Kochani, teraz już wiecie, jak wykonać prawidłowy demakijaż oka. Poznałyście te moje dwie metody, które naprawdę fantastycznie się sprawdzą. I tutaj chciałam na koniec jeszcze raz Wam przypomnieć i podkreślić. Czas to jest pierwsza ważna sprawa. Nie śpieszymy się, wykonujemy delikatne ruchy. Nie naciągamy skóry wokół oczu, to też jest bardzo ważne. Stosujemy preparaty, które są odpowiednie do pielęgnacji naszych oczu. Zwracajcie uwagę na to, jeśli macie skórę wokół oczu wrażliwą, jeśli Wasze oczy są wrażliwe, jeśli stosujecie szkła kontaktowe, zwracajcie uwagę na to, żeby preparaty oczyszczające okolice oczu były przebadane dermatologicznie, oftalmologicznie i okulistycznie. No i jeśli oczywiście możecie, to zrezygnujcie z preparatów perfumowanych, bo wiadomo, związki zapachowe są to substancje, które mogą podrażniać jeszcze dodatkowo okolice naszych oczu. Nie śpieszymy się, to też jest właśnie bardzo ważna sprawa, wykonujemy delikatnie, odpowiednimi preparatami demakijaż i zobaczycie, że za jakiś czas bardzo Wam to zaprocentuje. Nie tylko jeśli chodzi o okolice oczu i samą skórę wokół oczu, ale również jeśli chodzi o Wasze rzęsy. No dobrze, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zaczęliśmy tym dzisiejszym filmikiem serię dotyczącą pielęgnacji skóry wokół oczu, rzęs i nie tylko. Zapraszam Was oczywiście na kolejne filmiki. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnej publikacji. Buziaki, pa!